Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Czy dzisiejsza inflacja zatopi indeksy giełdowe? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy dzisiejsza inflacja zatopi indeksy giełdowe? Warto sobie zadawać to pytanie, ponieważ w tym tygodniu, jak i oczywiście podczas dzisiejszej sesji, najistotniejsze będą dane o inflacji. Poznamy dzisiaj inflację w ujęciu PC, to jest ulubiona miara inflacyjna Fedu. I jeżeli się okaże, że tendencje desinflacyjne będą postępowały, może mieć to duży wpływ na rynki finansowe. Natomiast jeżeli inwestorzy zaczną wierzyć, że dezinflacja się kończy, to może mieć to dewastujący wpływ na indeksy giełdowe i doprowadzić do korekty. Dlatego też dzisiaj zmagania po godzinie 14.30 będą takie istotne. Ale zaczynamy od tego, jak spadają surowce. Ceny surowców doprowadziły w pierwszej kolejności na początku lat 2020 do wzrostu inflacji. Teraz, kiedy spadają, prowadzą do dezinflacji, co pokazuje wykres, gdzie mamy inflację w ujęciu globalnym. Mamy teraz cały czas trajektorię spadkową tej inflacji światowej i jest to ewidentnie powiązane z zachowaniem cen surowców. Więc jeżeli mamy w przyszłości obserwować kontynuację dezinflacji, to ropa naftowa i gaz ziemny powinny w szczególności być cały czas w trendach spadkowych. Obserwujemy zatrzymanie ceny ropy naftowej, ale cena gazu ziemnego kontynuuje spadki, dlatego też jest bardziej prawdopodobne, że dzisiejsze odczyty inflacyjne będą cały czas pokazywały, że dezinflacja króluje. Będziemy mieć dwa odczyty tej inflacji PC, na które warto zwracać uwagę. W pierwszej kolejności deflator sam, który ma wynieść 2,4, poprzednio miało być to 2,6 i moim zdaniem, jeżeli się okaże, że mamy do czynienia z inflacją w okolicach poziomów z grudnia bądź też wyższych, byłby to czynnik, który by doprowadził do mocnej korekty indeksów giełdowych, korekty spadkowej. Byłby pretekstem do wywołania spadków indeksów giełdowych w skali większej niż 2-3%. Natomiast jeżeli się okaże, że dezinflacja postępuje, że ta ulubiona miara inflacji Fedu pokazuje tendencje cały czas niezmienione, to prawdopodobnie będzie to paliwo do tego, żeby zmienić perspektywę co do przyszłych stóp procentowych na bardziej skłaniającą się, bardziej głębią, czyli przyspieszającą prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych i na fali właśnie tych przesunięć powinniśmy obserwować wzrosty indeksów giełdowych i kontynuację hossy. Dlatego też te dzisiejsze dane mają tak duże znaczenie. Drugą odsłoną tego wskaźnika jest wskaźnik core i w tym wypadku mediana prognoz to jest 2,8, a w grudniu było to 2,9 i w tym wypadku także im niższa inflacja, tym bardziej, tym większe jest prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej. No ale jeżeli rozpatrujemy już core inflację w ujęciu miesiąc do miesiąca, to proszę zwrócić uwagę, że według Bloomberga cały czas batalia Fedowa z inflacją nie jest zakończona, dlatego też te dane mają tak duże znaczenie. I powiedziałem już Wam, że będziemy badać, czy procesy dezinflacyjne się kończą, nakładając na wykres inflacji średnią, która jeżeli będzie pokonywana wkrótce za parę miesięcy prawdopodobnie, bądź też w następnych miesiącach takie średnie będą pokonywane i to właśnie wtedy będziemy wiedzieć, kiedy kończy się dezinflacyjna faza, w której zachowuje się, w której jest światowa i amerykańska gospodarka. Dlatego też od dzisiaj wszystkie wykresy, na których będzie inflacja, będą także wspomagane przez średnie kroczące. I ten efekt najmocniejszy powinien być na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej, a dla inwestorów, którzy nie mają dostępu i podglądu pod to, jak zmieniają się perspektywy i prawdopodobieństwa przyszłych stóp procentowych, warto obserwować rentowności amerykańskich obligacji. Im będą one bardziej rosły, to będzie negatywne dla indeksów giełdowych, a im bardziej będą spadały po godzinie 14.30, tym indeksy giełdowe powinny mocniej rosnąć. Na chwilę obecną punktem odniesienia jest 76% prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w czerwcu i iż 81% prawdopodobieństwa
81 punktów bazowych obniżek stóp procentowych do końca tego roku dla Stanów Zjednoczonych i analogicznie dla strefy euro. Czerwiec to jest 93% prawdopodobieństwa i do końca roku 85 punktów bazowych obniżek stóp procentowych. Kolejny rynek, na który warto dzisiaj patrzeć, to zachowanie amerykańskiego dolara na euro-dolarze. Każde utrzymanie nad poziomem 1,08 będzie jednak faworyzował scenariusze prowzrostowe, czyli scenariusze przeciwko indeksom giełdowym. No i także warto zwrócić uwagę dzisiaj na pary związane z jenem, ponieważ w nocy pojawiły się słowa jednego z ważnych bankierów centralnych, który zasygnalizował, że para dolar do jena i w ogóle pary związane z jenem, ale w szczególności dolar do jena, są na poziomach, które są atrakcyjne do wywołania interwencji. Stąd też umocnienie jena japońskiego. Ale dlaczego ten amerykański dolar jest taki ważny? Proszę zwrócić uwagę, jaka jest korelacja między zachowaniem amerykańskiego dolara a światowymi indeksami giełdowymi. Korelacja jest silnie ujemna, minus 0,62. Więc jeżeli dzisiaj po godzinie 14:30 po danych o inflacji amerykański dolar będzie się umacniał, może to doprowadzić do korekty i mocnych spadków indeksów giełdowych i słowo zatopienie może mieć uzasadnienie. Natomiast jeżeli się okaże, że po danych mamy wzrosty euro-dolara, czyli osłabienie amerykańskiego dolara, to także światowe indeksy giełdowe powinny rosnąć i powinny kontynuować tendencję wzrostową. Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych była raczej prowzrostowa, była pokazem tego, że popyt na ryzyko cały czas wykorzystuje nawet chwilowe spadki do akumulacji. W szczególności indeksy giełdowe spółek technologicznych powinny zareagować pozytywnie, jeżeli rentowności będą spadać i odwrotnie, oczywiście każdy wzrost dalszej rentowności będzie działał wyjątkowo negatywnie na spółki technologiczne, ale mam też bardzo ciekawą statystykę odnośnie indeksu Standard & Poor's. Jeżeli dzisiaj okaże się, że dowozimy zamknięcie na plusie dla lutego, to okaże się, że mieliśmy 4 miesiące pod rząd wzrostów indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. I na przestrzeni historii ponad 70 ostatnich lat było kilka takich okresów. No i na tym wykresie w tle bardzo interesująca statystyka, co się dalej działo w takich sytuacjach. I okazywało się, że jest ponad 70% prawdopodobieństwa, że marzec także będzie dobrym miesiącem do inwestowania na rynkach akcyjnych, ale przede wszystkim interesujące jest to, co się wydarzy w kolejnych miesiącach i do końca tego roku. No i okazywało się, że średnio w takiej sytuacji indeks giełdowy Standard & Poor's dowoził około 12-15% stopy zwrotu w całym roku, w którym był luty, który był z kolei czwartym kolejnym miesiącem wzrostowym. Więc jeżeli się okaże, że dzisiaj kończymy luty na plusie, to w takiej sytuacji będzie jeszcze prawdopodobieństwo wyciśnięcia ruchu dalej w górę na indeksie Standard & Poor's około nawet 10% do końca tego roku, czyli rejony właśnie wskazywane w okolicach 5500-5600 będą scenariuszem bazowym dla indeksu giełdowego na koniec 2024. A proszę także zwrócić uwagę, że według tej statystyki, według tej analizy byłby to tylko scenariusz średni. To byłby scenariusz taki bazowy, ponieważ było w obserwacji wiele lat, gdzie wzrost indeksów giełdowych był mocniejszy niż te 10-15%. Dlatego też potencjał wzrostowy dla indeksów giełdowych w tym roku naprawdę będzie duży, jeżeli dowieziemy do końca ten miesiąc, czyli luty, na plusach. Ja spodziewam się, że właśnie tak będzie i spodziewam się, że jest 75% prawdopodobieństwa, że po dzisiejszych danych, bez względu na to, jakie one będą, indeksy giełdowe będą rosły i przynajmniej zanotujemy wzrosty w ujęciu miesiąc do miesiąca. Tą statystykę warto zapamiętać i warto sobie ją gdzieś zapisać. Generalnie rynek jest akcyjny, dość wykupiony, natomiast brakuje jeszcze sporo do poziomów ekstremalnego wykupienia, więc cały czas potencjał jest, a jeszcze dodatkowo o godzinie 15:45 poznamy wskaźnik Chicago PMI. Za luty to są świeże dane, mogą mieć znaczenie, jeżeli będą się znacząco różniły od mediany prognoz. Dzisiaj w Azji mamy lekki optymizm, co widać w Japonii.
w Hongkongu. Mamy pierwszy dobry taki okres dla chińskiego indeksu giełdowego, dla chińskich akcji względem całej Azji. Pierwszy taki miesiąc od lipca. No i prawdopodobnie będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej na indeksie DAX, który moim zdaniem powinien być głównym beneficjentem, jeżeli o godzinie 14:30 indeksy giełdowe zaczną rosnąć i będzie duża szansa na to, że cały dzisiejszy dzień będzie wzrostowy na indeksach giełdowych. Kolejny rynek, który powinien zareagować po godzinie 14:30, to jest rynek złota. Spadki rentowności oraz osłabienie amerykańskiej waluty będą sprzyjały wzrostom ceny złota, łącznie z pokonywaniem najbliższych oporów w rejonie 2043. No i oczywiście Bitcoin. Bitcoin jest teraz aktywem, gdzie mamy gigantyczną wprost zmienność. Rynek otworzył sobie przestrzeń do punktowego testu maksimum wszechczasów w rejonie 68 800 dolarów. Utrzymuje się cały czas nad poziomem 60 tysięcy dolarów, pomimo wczorajszej zmienności intradayowej. I moim zdaniem cały czas te scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie faworyzowane. Natomiast jeżeli rozpatrujemy to, co się dzieje na Bitcoinie w ujęciu miesiąc do miesiąca, to proszę zwrócić uwagę, absolutnie nie można mówić o tym, że luty jest jakiś w szczególności zmienny. Były miesiące, w których Bitcoin zachowywał się jeszcze mocniej, te tendencje wzrostowe były jeszcze większe, dlatego też nie mamy do czynienia z jakimś super ekstremalnym zachowaniem Bitcoina, jeżeli chodzi o ruch w ujęciu miesiąc do miesiąca. I na koniec polskie aktywa, które także czekają na godzinę 14:30. Jeżeli się okaże, że eurodolar spada, to polskie aktywa będą wyprzedawane, natomiast jeżeli się okaże, że eurodolar będzie rosnąć po godzinie 14:30, to polski złoty będzie się umacniać tak względem euro, jak i amerykańskiej waluty. Polskie obligacje powinny być kupowane, a polska giełda papierów wartościowych będzie miała potencjał do zatrzymania tej korekty, do odwrócenia trendu i do tego, żeby cały ten spadek był przez rynek określony tylko jako ruch powrotny do najbliższego wsparcia. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. Czy dzisiejsza inflacja zatopi indeksy giełdowe? Bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wydarzy po godzinie 14:30 i do tego czasu powinno być spokojnie, a później powinna być bardzo duża zmienność na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się dzisiaj o godzinie 14:25, kiedy na żywo będziemy komentować to, co się wydarzy na danych o inflacji na rynkach finansowych, więc zapraszam już teraz na to spotkanie. Do zobaczenia, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!